Dzień dobry Państwu. Muszę przyznać, że jestem tą nominacją bardzo poruszona, ale przede wszystkim jestem nią onieśmielona. Zawsze powtarzam, że OUE zna swoje miejsce w szeregu. Powstało 3 lata temu jako wypadkowa znudzenia ścisłym lockdownem i frustracją wynikającą z tego, że w tak wielu wpisach w mediach społecznościowych wrażenie na co dzień zapisane jest w sposób niepoprawny. Na co dzień, 3 słowa. Nie jestem językoznawczynią, nie jestem polonistką, nie badam języka. Instagram wprawdzie mówi o mnie facetka od polskiego, ale to jest tylko taki żart. Jestem dziennikarką. Zarabiam na życie występując publicznie, a miłością do poprawności językowej zaraziła mnie bardzo dawno temu pani profesor Marcjanik. Ja po prostu lubię czytać słowniki i lubię opowiadać, co w tych słownikach wyczytałam. OUE nigdy nie było kanałem specjalistycznym. To już dzisiaj zostało to powiedziane, a ja dopowiem, że newsowiec, radiowiec to jest taka osoba, która jeżeli coś można powiedzieć w 5 zdaniach, powie w 2,5. Dlatego OUE jest takie popowe w swojej formie. Powstało po to, żeby zarażać miłością do poprawności językowej, żeby budzić językową ciekawość. Powstało po to, przede wszystkim jednak, żeby mówić, czym jest kultura języka, kultura wypowiedzi i szacunek do naszych rozmówców. O tym, że poprawność językowa nie zawsze bywa zero-jedynkowa. O tym, czym jest uzus. O tym, że wszystko można powiedzieć, ale nie wszystko mówić warto. O tym, że język ma niesamowitą siłę i naprawdę można nim skrzywdzić. O tym, że poprawność językowa, znajomość wszystkich tych poprawnych form traci sens, kiedy używamy jej jako środka do tego, żeby kogoś zawstydzić, ośmieszyć albo wykluczyć. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że od popełniania błędów językowych, interpunkcyjnych, nawet ortograficznych jeszcze nikt nigdy nie umarł. Ale faktycznie nie mam na poparcie tej tezy żadnych wiarygodnych danych. Wydaje mi się za to, że każdemu z nas kiedyś z powodu braku u kogoś kultury języka, kultury wypowiedzi i szacunku do rozmówcy, każdemu z nas kiedyś chociaż raz zrobiło się przykro. I tak sobie myślę, że życie jest krótkie, niewykluczone, że jest jedno. I oczywiście cieszmy się poprawnością językową. Niech nam serca zabiją szybciej za każdym razem, kiedy ktoś zasypia gruszki w popiele i kiedy Bogiem a prawdą bez między. Ale tak sobie myślę i o tym jest OUE, że świat byłby bardzo ciekawym i pięknym miejscem, gdybyśmy odzywali się tylko wtedy, gdy mamy coś mądrego, zabawnego bądź miłego do powiedzenia. Język, jakim mówimy, to suma naszych językowych codziennych wyborów. Miło jest, gdy jest miło. Dziękuję bardzo.